Witajcie kochani, z tej strony Kasia. Za mną w dole rozciąga się przepiękny widok na Tossa de Mar. Hiszpańskie, nadmorskie, bardzo urokliwe miasteczko. Zatrzymaliśmy się tu z mężusiem 5 km od Tossy na kempingu i teraz właśnie jedziemy sobie zwiedzać to miasteczko i pochodzić po plaży. Stoję teraz na punkcie widokowym, co chwileczkę jak zjeżdżamy tutaj w dół po tych serpentynach są znaki, że można tutaj robić zdjęcia, kamerować, bo naprawdę krajobraz jest niesamowity. No i jestem ponownie w Tossa de Mar, drugi raz w moim życiu, bo w 2015 byłam tutaj z Asią, moją siorką i wróciliśmy tu. Powiedziałam mężusiowi o tym pięknym miejscu, że mnie bardzo zauroczyło i wstąpiliśmy tutaj i nie żałujemy. A Kamil już korzysta z uroków morza. Co tu masz, Ania? O, pokaż mi, pokaż. Głęboko tu jest, Kamil mówi. Przykryło go. No nie ma tutaj tak długo, płytko, tylko od razu głębina. Fajnie jest, Szymuś? O, jaki placuś. Trzeba się komuś co jeszcze spać. Było krótkie spanko w samochodzie, ale za krótkie, nie? Nadia pyta, czy kamienie są słone. Pewnie tak, no bo woda w morzu jest słona i fale na kamienie spływają, więc pewnie są słone. I to kwiatuszek dla mamusi z kamieni. Troszkę zasypało łodygę. Ktoś nazbierał kamieni, a dziewczyny korzystają. Co teraz budujecie? Ja buduję kwiatuszka. Znowu kwiatuszka. Tossa de Mar, one more time. Idziemy na zamaczek. Tam zmierzamy na tą górkę. Było bardzo upalnie, więc Anusia wzięła ze sobą parasol. Poszliśmy w kierunku starego miasta Villa Vella. Po drodze mijaliśmy rondo z palmami, plażę, a także mały most. Mury obronne przepięknie komponują się z morzem. Gdy wchodziliśmy do góry, towarzyszył nam widok płynących statków, gór schodzących do morza, pięknej szerokiej plaży zapełnionej turystami. Jedną z atrakcji był wjazd ciuchcią na samą górę, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
pewnym momencie natknęłam się na okienko w murze, po przejściu którego zobaczyłam małą, urokliwą plażę. Atrakcją dla dzieci była armata, na którą kilka razy wchodziły. Widoki niebiańskie z zamku. Piękny krajobraz rozciąga się na morze i plaże. Odpoczywam i delektuję się powiewem wiatru, szumem fal, ogólnie piękną pogodą. Kiedyś ta łódź pływała na morzu, nie Szymon? A teraz są tu kwiatki. Piękny kwietnik. Wylądował samolot. Wylądował? Nie, helikopter leciał tam. Aha. Na niebie. Na niebie. Aha. Podobało ci się? Tak. Leciał dzisiaj. Och, dzisiaj? Ty go widziałeś? I tak. Warto tu przyjechać i zatrzymać się na dłużej. Widoki i wrażenia niesamowite na długo pozostaną w mojej pamięci.